Wyniki za omawiane 3 kwartały są zgodne z naszymi oczekiwaniami i z prognozą, którą realizujemy. Wzrost przychodów o 38% za 3 pierwsze kwartały, wzrost wyniku netto o 75%. Są to wyniki ponadprzeciętne w branży naszej, natomiast zgodne, tak jak powiedziałem, z prognozą, z tym, co Grodno zaprognozowało i z tym, co w tym roku mamy zrealizować, czyli prognoza na ten rok zakłada przychód w wysokości 292 milionów i wynik netto 9 milionów. Po 3 kwartałach mamy już realizację 7,5 miliona i 245 milionów przychodów, więc tutaj idziemy zgodnie z prognozą. Co nas bardzo cieszy, to wzrost po 3 kwartałach marży EBIT do poziomu 4,1% z 3,5%, więc to też jest, to świadczy, ta realizacja tych prognoz i wzrost marż oznaczają bardzo konsekwentną realizację naszych planów, które już założyliśmy w 2011 roku i które realizujemy sukcesywnie przez 5 lat. Plany te opierały się na kilku filarach. Podstawowym filarem był rozwój terytorialny spółki. W tej chwili spółka dysponuje 50 placówkami, 49 własnymi i jedną franczyzową. Rozwijamy te placówki w 3 obszarach. Podstawowy obszar to jest rozwój własnych placówek. Druga płaszczyzna to są akwizycje i tutaj chciałem się pochwalić, że 22 grudnia podpisaliśmy umowę przejęcia części spółki Centropol. Przybyły nam 3 nowe placówki w Gliwicach, Piekarach Śląskich i w Świętochłowicach. I to jest drugi obszar rozwoju terytorialnego, który też będziemy w przyszłości wykorzystywać, rozwijać i widzimy tutaj kolejne możliwości do kolejnych akwizycji. Trzeci obszar, jeśli chodzi o rozwój terytorialny, to jest rozwój franczyzy. Ta franczyza, która powstała 3 czy 4 miesiące temu w Zielonce pod Warszawą, był to taki model wstępny. W tej chwili mamy już ten model rozwoju franczyzy dopracowany i w 4 kwartale powstaną 3 kolejne oddziały franczyzowe. Także to jest taki pierwszy szeroki obszar rozwoju Grodna terytorialny. Drugi obszar rozwoju to jest wzrost produktów, wzrost oferty produktowej. Tutaj już od 4 lat rozwijamy konsekwentnie fotowoltaikę. W zeszłym roku, od stycznia 2015, wprowadziliśmy klimatyzację, wentylację, więc nowy obszar. Rozwijamy konsekwentnie markę własną. Tutaj mamy już prawie 300 produktów w marce własnej i to jest obszar bardzo dla nas perspektywiczny, rozwojowy. Ta marka własna odpowiada już za jakieś 3,5% naszych przychodów, więc ona konsekwentnie rośnie. Szukamy cały czas nowych obszarów, w których Grodno systematycznie będzie się rozwijać w przyszłości. Teraz w styczniu wprowadziliśmy już nową markę. Jesteśmy przedstawicielem Hitachi, klimatyzacji, wentylacji. Mamy wyłączność tutaj na branżę. Bardzo dynamicznie rozwijamy się w obszarze odnawialnych źródeł energii. Mam tu na myśli właśnie fotowoltaikę, o której już mówiłem. Tutaj wzrosty przychodów są ponad to, co żeśmy sobie zaprognozowali, więc tutaj ten obszar związany z odnawialnymi źródłami energii rozwija się bardzo, bardzo dobrze i bardzo to jest obszar perspektywiczny dla firmy. Należy podkreślić, że w obszarze fotowoltaicznym Grodno ma kompetencje od projektu poprzez dostawę, montaż i oddanie obiektu, oddanie instalacji do zakładu energetycznego w imieniu inwestora, a także
że uczestniczymy na etapie finansowym. Pomagamy w finansowaniu inwestycji inwestorowi, a także w pozyskaniu środków dofinansowujących te instalacje fotowoltaiczne. Bardzo fajnie w tych trzech kwartałach rozwinął nam się obszar oświetlenia przemysłowego. Oświetlenie przemysłowe związane jest z nowymi technologiami, w których Grodno bardzo się dobrze czuje. Mam tu na myśli oświetlenie LED-owe, mam tu na myśli sterowanie budynkami, automatykę budynkową. Dzisiaj Grodno to nie tylko dystrybutor artykułów elektrotechnicznych. Ta dystrybucja to jest 55% naszych przychodów. Pozostała część to są już kompleksowe rozwiązania. Kompleksowe rozwiązania właśnie poczynając od projektu, od audytu, poprzez projekt, dostawę, montaż i generalne wykonawstwo. Także te wzrosty, o których na początku mówiłem, wynikają właśnie z tych obszarów, których rozwój został założony właśnie na początku bycia Grodna na New Connectie w 2011 roku. I to konsekwentnie rok po roku realizujemy. Co roku, pragnę podkreślić, co roku Grodno realizowało ponadprzeciętne przychody i ponadprzeciętne, jak na branżę, wyniki finansowe. Także jestem spokojny o tą prognozę. Jeśli chodzi o przyszłość, też jestem spokojny. Mamy kolejne pomysły, kolejne kierunki rozwoju. Chcemy się rozwijać właśnie terytorialnie, chcemy się rozwijać w nowych obszarach, właśnie w odnawialnych źródłach energii, w nowoczesnych budynkach, w kompleksowym podejściu do obiektów wszystkich. Tak? Grodno dzisiaj to kompleksowe rozwiązania, dystrybucja, a także spółka, która oferuje doradztwo, takie inżynieryjno-techniczne podejście dla inwestora. Oferujemy wszystko, co jest związane z prądem do wszelkiego rodzaju budynków, ale nie tylko jako dostawca, ale właśnie od audytu poprzez projekt, dostawę i wykonawstwo również. I to jest efektem tego, że te marże są ponadprzeciętne, przychody są ponadprzeciętne. Pragnę podkreślić, że branża rozwinęła się w tym okresie o 12%, więc nasz wzrost o 38% w przychodach jest to, co nas wyróżnia na tle konkurencji niewątpliwie, na tle branży całej. Branża rozwinęła się o 12% w tych trzech kwartałach. Grodno rozwinęło się o 38%, więc rozwijamy się ponadprzeciętnie, szybciej niż konkurencja. I taki rozwój notujemy już od 5 lat bycia na New Connectie. Grodno przez 25 lat swojej działalności zawsze miało wzrost rok do roku. Grodno przez 25 lat nigdy nie odnotowało straty finansowej na działalności. Także to, co mogę powiedzieć o konkurencji, o branży, to że branża się rozwija, natomiast Grodno się rozwija 3 razy szybciej niż branża. Branża jest perspektywiczna. Do 2020 roku wierzę, że wzrosty w okolicach 10% branża będzie notowała. Teraz pytanie, kto będzie szybszy od konkurencji, szybszy od branży. Jestem przekonany, że taką spółką jest Grodno.